Drugi etap to planowanie zabudowy kuchni. W ten etap wchodzą planowanie takie rzeczy jak planowanie sprzętu AGD, planowanie zabudowy kuchni, planowanie wysokości blatu roboczego, planowanie wysokości cokołu, planowanie wysokości pomiędzy szafkami i planowanie wysokości szafek górnych. Planowanie sprzętu AGD, tutaj zastanowimy się tak, jaka będzie lodówka, czy pod zabudowę, czy wolno stojąca. Jeżeli lodówka będzie wolno stojąca, to jakiej szerokości, jakiej wysokości, to musimy wiedzieć. Jaka będzie płyta grzewcza, ceramiczna lub indukcyjna, czy gazowa. Czy będzie zmywarka i jakiej szerokości. Jaki będzie typ okapu, to jest bardzo ważne. Czy piekarnik będzie pod blatem, czy w słupku. I jaki chcielibyśmy zlew. Założenia dla sprzętu AGD, dla tego projektu będą wyglądały następująco. Zmywarka będzie pod zabudowę 60, lodówka 60 pod zabudowę, płyta indukcyjna 60, okap podszafkowy 60, piekarnik będzie pod blatem, zlew jednokomorowy z ociekaczem. Planowanie wymiarów zabudowy kuchni. Czyli tak, mamy pomierzone, że do otworu drzwiowego mieliśmy 330 cm. Dla naszego bezpieczeństwa, żeby się meble wszystkie zmieściły, odliczamy 10 cm, czyli wielkość mebli na tej ścianie będzie miała 320 cm. Następnie planujemy ścianę drugą, przeciwległą ścianę B, to jest rzut z góry. Mamy pomiar 250 cm. I do okna z lewej strony 100 cm, do okna z drugiej strony 80 cm. I teraz będziemy musieli pamiętać, że jeżeli będziemy chcieli powiesić szafki górne, to od tego pomiaru będzie należało odliczyć jakąś wartość, bo nie będziemy bierzeć szafek do samego okna, do samej wnęki okiennej, tylko musimy odliczyć od 5 do 10 cm. Ja odliczam zawsze ten minimum 10 cm. Czyli będzie to wyglądało w ten sposób, że od lewego narożnika do okna będzie 90 cm, a od prawego narożnika do okna będzie 70 cm. Czyli tak jak tutaj widać, całość mebli 320 po lewej stronie, całość mebli 250 cm po prawej stronie, ale meble do okna będą miały maksimum do 90 i z drugiej strony do 70 cm. Planowanie wysokości blatu roboczego. Tu jest taka bardzo ważna sprawa, sytuacja. Po pierwsze, nie planujmy tej wysokości w pomieszczeniu, gdzie nie ma żadnych szafek, w szczególności szafek kuchennych, bo nas to zawsze wprowadzi w błąd i zawsze nam będzie się wydawało, że to jest za nisko. To najlepiej sobie sprawdzić w naszej starej kuchni i trzymać się takich zasad, że wysokość osoby do 170 cm, to wtedy meble mogą być do 86 cm, a dla osób o wysokości powyżej 170 cm meble wykonuje się do 91 cm. To są takie najbardziej typowe założenia. Planowanie wysokości cokołu. W zależności od tego, jaka będzie wysokość naszych mebli, cokół będziemy planować w wysokości od 10 do 15 cm. Odliczając wysokość korpusu szafki i grubości blatu. Następna sprawa, planowanie odległości pomiędzy szafkami, a dokładnie pomiędzy blatem a szafką górną. Tutaj będzie wysokość od 50 cm do 60 cm. Typowa odległość to 53 cm, wtedy dla cokołu dolnego, który ma wysokość 10 cm, szafki górne będą wieszane od wysokości 139 cm. Planowanie wysokości szafek górnych. Tak naprawdę szafki górne możemy zrobić w dowolnej wysokości. Tutaj są podane takie typowe wysokości. Pierwsza to jest 40 cm i wtedy to sięga gdzieś do około 179 cm, jeżeli będzie szafki powiesimy na wysokości 139 cm. Najbardziej typowa wysokość to wysokość szafki górnej 72 cm i wtedy sięga do wysokości 211 cm.
a dla szafek górnych o wysokości 93 cm, gdzie są już trzy półki i wieniec dolny, czyli cztery poziomy, ta zabudowa sięga najczęściej do wysokości 232 cm.